Witam wszystkich bardzo serdecznie w już kolejnym odcinku, chyba już 19 z gry Surviving the Aftermath. Dzisiaj zaczniemy od tego, że nasz specjalista jest gotowy do działania, pokonał przeciwników i wyślemy go chyba na już kolejną misję, żeby zrobić misję poboczną i damy tobie do pomocy jego. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Chociaż nie przewiduję wam dobrej przyszłości. Więc tak, odpalamy grę, prędkość 3. Grupa ocalałych przy bramie. Myślę, że dobrym pomysłem będzie na przyjęcie ich. Zobaczymy. Tak więc no, na pewno przyda się do chaty myśliwego parę osób zatrudnić. Mamy jeszcze 3 tragarzy. Można by ich zatrudnić chociażby do, nie wiem... Jest dobre pytanie, 54 wody, więc może tutaj jakiegoś się zatrudni dodatkowo. Do szkoły można jednego też zatrudnić. Do składu może na razie nie. W sensie, no i tak tam tragarze działają, więc no niepotrzebny jest. Mógłbym zbudować kolejne jakieś... placówki. A tutaj się budują kantyny. Metalu brakuje oczywiście. Specjalista zagrożony. Pewnie ty. Chcę się wycofaj. Potwierdź. I powrót do kolonii. Dobra. Tutaj coś się wydarzyło niefajnego, z tego co widzę. Dobra, na chwilę obecną działaj tak. Mamy jakieś dostępne karawany? Tak, i przydałoby się kupić jakieś zwierzaki, na przykład kury. Kupię wszystkie kurczaki. Może nie, no może nie wszystkie, 2. To będzie dobra ilość. No i super, w ten sposób zapłacimy. Okej. O, i to można też naprawić. Metal i beton trzeba będzie pozyskać, żeby wybudować te kantyny. Może zaraz przyjdzie jakaś, nie wiem, no niezbyt, obie przychodzą mniej więcej w tym samym czasie, więc dużo nam to nie pomoże, no to więc czekamy. Z powodu niedożywienia, mimo tego, że no mamy 60 posiłków roślinnych. Dobra, no to w takim razie jedne przerobimy na posiłki mięsne. A z czego można? No z jakichkolwiek mięsnych. Okej. Dobra. Tutaj produkcja stała jest ustawiona, okej. A tutaj działają traperzy, okej. Zignoruj problemy. No nie mamy na chwilę obecną materiałów, żeby odnowić. Ciebie zaraz będzie można wysłać na mapy świata. Ciekawe, czy kolonista zginie. Nie, nie zginął, ale pokonał nawet. Super. No to ty na chwilę obecną powrócisz do kolonii ze względu na to, że masz, no, niski stan zdrowia. Dobra, ciebie można wysłać. Wyślij. Dobra. I wy pójdziecie tutaj robić dalej. Tutaj i... Tutaj. Okej. We dwójkę powinniście dać na spokojnie radę. Tutaj no drzewo się wycina, super. Tutaj wszystko rośnie też dobrze. O, i tutaj coś widziałem, że wyzbierałaś, okej. Idź tutaj może. Fantastycznie. Dobra. Tutaj na tym ranczu będzie trzeba coś porobić. Cokolwiek co będziemy mieli. Ciekawe. Długo jeszcze? Na jeden dzień. 15 godzin. Tu się naprawiają. Znaczy będą się naprawiać, jak będą mieli surowce. Które pewnie dopiero kupimy, bo nie mamy na chwilę obecną.
No ale cóż, no poczekamy tą chwilę. Coś dorasta, okej. Okay. 29 niedożywionych. Szkoda, że te posiłki trzeba tak na zmianę dawać. A już widzę, że jest 5 pokarmów mięsnych się zrobiło. 3. Spadają, czyli to jakby działa w ten sposób, że no muszą mieć jedne i drugie posiłki. Cały czas metalu brakuje. Następny będzie można już tutaj przydzielić. Specjalista do tego nie działa, nie? Super. Tutaj? Nie, no dobra, może się wycofaj. Bo nie dasz rady na pewno mu. To idź tutaj. Ktoś dorasta, nawet dwie osoby, super. Tutaj coś działa, tutaj działa, a tutaj? No też, jakoś dają radę. A wy gdzie macie, w którym miejscu ten obszar? Tutaj, no to w sumie w centrum takim mocnym. Powinno być dużo tej zwierzyny. Okej. Okay. A, już się robią następne w kolejce, okej. Okay. Tutaj drewna na razie mamy, chociaż nie, ja myślę, że powinno starczyć na chwilę obecną, najwyżej się ściągnie skądś. 16 godzin, już niedługo. Przystawimy na kurczaki. W razie co, żeby było. Rogowie pokonani, super. Ok, i zadanie zrobione. Dobra, no to ty pójdziesz, nie wiem, gdzie możesz iść. Tutaj. No jajku, nie potrafię dobrze klikać w tej grze. Masz radę tutaj? No możesz trochę spróbować. Jak nie masz rady, to nie masz rady. Najwyżej wyślemy zaraz tobie kogoś do pomocy. Tutaj widzę, że sporo już się zregenerowało. Na przykład ciebie. Tutaj idziesz, ty pójdziesz tutaj i ty też pójdziesz tutaj. Już się urodził, super. O, kolejny tragarz. Prośba kolonistów. No, można urządzić polowanie, super. Kolejny tragarz do dyspozycji. Okej. Wody mamy sporo. Tak więc można właśnie do tych ekstraktorów metalu spróbować coś dołożyć. Tutaj zostawię na wszelki wypadek, jakby były jakieś kataklizmy. To zawsze się przyda to dodatkowe źródło wody. Dobra, ciebie można już wysłać zresztą. O, burza śnieżna, a propos kataklizmów. Na szczęście mamy sporo zapasów w miarę. Konwój handlowy się pojawił, super. Potrzebuję metalu i betonu. Czy jest ktoś, kto jest w stanie mi to zaoferować? Ty możesz mi zaoferować beton. Weźmy cały. Za na przykład odzież ochronną może? Chociaż nie całą, tak z 40 sztuk odzieży ochronnej. Karabinów automatycznych też parę można dać. No dobra, i też już jestem w stanie zapłacić. Okej. Okay. Specjaliści gotowi do działania, super. Ty pójdziesz w tamtą też stronę, bo widziałem tutaj parę rzeczy do wyzbierania też. Super, że przybył konwój handlowy i ty przybyłeś z drewnem, jest. Jakimś szczęście. Ciekawe z którymi. Tutaj jest sporo. No może z drewnem. Co tam się dzieje? No niezbyt. No, mogę w ten sposób. Dobra. I w takim razie
Są wszyscy wysłani i potrzebuję metalu teraz w pierwszej kolejności. Ale widzę, że nikt nie jest chętny na sprzedaż metalu. Dobra, to wezmę od was na handel. Może mięso dostanę. Będą leki? O mój Boże. No, trochę kosztują te leki. Dobra, 35. Potwierdź. No i super. Sporo jedzenia mamy. Jesteśmy dobrze przygotowani na tą burzę śnieżną, czy jak to się tam nazywa. Dobra, zbierz teraz. Te też niech zbierają. Bo zaraz się zacznie zima i nie będzie jak tego zebrać. Tylko 9 niedożywionych kolonistów. Na chwilę, no nie wygląda to najlepiej, ale też nie wygląda najgorzej. Przeniesie przerwę roboczą, może tutaj. Okej. No i zobaczymy, jak to zadziała. Przydałoby się może jeszcze jedno centrum handlowe, chociaż i tak nie mamy zbytnio z kim handlować. Bo już nie mają ciekawych rzeczy do handlu. Za 3 dni konwój przybędzie, no trochę sporo. Ale ekstraktor metalu trochę powoli zaczyna działać. Czyli się też zbiera ten metal gdzieś. I wykorzystuję go do napraw, ewentualnie do budów. Okej, to magazyn jest przepełniony. Wszelkim towarem. Dobra, ciebie można wysłać. Ktoś specjalistę może. Albo nie, na razie odżyć. Dopiero myślę, że jak wybuduję ten posterunek i ośrodek inżynieryjny, to będzie można. Specjaliści gotowi, czyli pewnie ty. Okej. Tu pójdziesz gdzieś walczyć może. Tylko gdzie? Może tutaj gdzieś? Okej. Działaj. Tylko 3 niedożywionych kolonistów. Cały czas spada ta ilość, co wychodzi nam na dobre w sumie. No i tutaj to będzie można ulepszyć w sumie też. Potwierdź. Niech tam szukają ludzi później działania. Specjalista gotowy do działania, ok. Dobra, to ty możesz już wrócić do kolonii i ciebie wyślemy. Dobra. I ty pójdziesz może gdzieś, może ktoś blisko jest. No tutaj możesz iść. Okej, chata myśliwego. No to od razu tutaj można przynieść obszar roboczy. I od razu szukaj na 4, żeby to mięso się robiło. Bo mięsa będziemy potrzebować. Czekamy na beton, jeżeli chodzi o kantynę. Drewno połowa, zużycie 24, produkcja 2 z jakiegoś powodu. No ale cię też szukają ludzi. Może zaraz znajdą. Ktoś jest przy bramie. Okay. Można w ten sposób od razu jakieś badanie wybrać. To można tutaj. Niech się bada, zaraz zrobimy całe drzewko. Biją pustkowi. Może tutaj będę widział. Woda, budynki, stan budynku. No niezbyt. No i działa niby. A tutaj faktycznie pokazuje. Przyznasz gleby to nie. Zanieczyszczenie też nie. Dobra. There are survivors at the gate.
Okej, okay, grupa ocalałych, no można przyjąć. Tutaj już będzie czterech. Tutaj też się wezmą. Super. Leków mamy strasznie dużo też. To bardzo dobrze. Oj, jeden. Już tragarz się zrobił. No to na chwilę obecną może niech tragarz działa. O co tu chodzi? Zrób tak może. Sprawny. No rzeźnik na razie nie. Trzech z powodu starości, okej. Okay. Bo to pewnie chodzi, ile trzeba w tym momencie unicestwić, że tak powiem. No to nie, na razie niech się biorą. Rozmnażają. Specjalista zagrożony. Dobra, ty zrób tak i ty się wycofaj. I wróć do kolonii. Okej. Dobra. A ty możesz iść tutaj. No i w sumie na tyle. Na chwilę obecną. No dwóch tragarzy mamy, okej. Okay. Czyli tutaj się wszyscy ogarnęli już. Dobra. Tutaj długo będą się budować. No długo czekamy na ten konwój, aż przybędzie. Tak tutaj wszystko działa. To można dać na pewno tutaj. I żeby ulepszyć rancho, no nie mamy na chwilę obecną wystarczających. A tutaj przecież szukają. U krawca może nie. Warsztatu? No warsztat nie ma materiału, więc i tak nie zadziała. Wody mamy sporo. Ja bym wybudował kolejne coś, może chatę rybacką. Farma wodna też mogłaby być. Owadów może nie. Rancho. Nie, no na razie nie mamy materiałów na takie rzeczy. Dobra, to tutaj na razie może. Damy pracownika. I tutaj czekamy na metal. O, i tutaj można w sumie do ekstraktora metalu i betonu dać kogoś. Brak tragarzy, to wiem, magazyn pełny, to też wiem. O, jakieś zadanie poboczne. Oswobódź farmy. Zaraz się ludzi powysyła. Ile tam trzeba? Połowę farm. Okej. Okay. Szkoda, że nie można wszystkich, to by jakoś więcej nagród było. Dobra, teraz czekamy, aż przyjdzie konwój handlowy i będzie można już coś działać. Jeden będzie za 7, drugi za 20 godzin. To w sumie zaraz. Już nie długo. Wrogowie pokonani, okej. Okay. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. To tak, pójdź. Ty pójdź może tak. Okej. Ty zrób tak. Ty zrób tak. Okej. No i na razie jest dobrze. W ogóle widzowie, jak tam wam mija po majówce? Jaka pogoda u was? Ostatnio się ochłodziło, z tego co się zorientowałem. Strasznie tak była pogoda na krótki rękawek, a teraz jakoś nawet w kurtce czasami takiej cieńszej się wychodzi, bo nie da się. Szczególnie jak się kończy praca o północy. O, przybył konwój handlowy, to od razu będzie po następny można wysłać. O ile będą mieli coś, co mnie interesuje. No nie mają. Słabo. To może... Nie, na razie nic. A co przyszło? Pewnie nic potrzebnego na chwilę obecną. Mięso chyba przyszło teraz. Dobra, to czekamy, aż przybędzie kolejny i
Zobaczymy, co możemy od niego uzyskać, jak przybędzie. Mam nadzieję, że coś przydatnego. Dobra, tutaj widać, które są niezamieszkane. Albo których nie obejmuje zasięg koksowników. Ale już odpuszcza chyba zima powoli. Jakby śnieg zaczynał topnieć. Jak ten drugi konwój? Jeszcze 5 godzin. A tutaj nadal nic interesującego. Okej, okay, specjaliści też są porozsyłani. Ten drobny kupiec, co takiego? O, weźmy to nasiono. Co się dzieje w ruch kolonii? Dobra, to będzie trzeba wysłać no oddział jakiś, żeby pokonał. Tutaj jeszcze widziałem. Jedź. Pomóc. O, przybył konwój handlowy, super. Jeszcze z tych będzie można coś pozyskać. Nie ulepsz, tylko napraw i ciebie też napraw. Okej. Okay. A, i ciebie tutaj wysłałem na drugi ten, dobra. No to zrób tutaj pójść na farmę. Konwój handlowy. Pewnie od razu się rozeszło to, co przyszło. Tak, dokładnie. Metal i beton. Ani jednego, ani drugiego nie jesteście w stanie zaoferować. Trochę słabo. To może wezmę. Nie no, podzespołów na chwilę obecną nie potrzebuję. Narzędzi też nie. Wezmę może kurczaku więcej, chociaż nie. Niepotrzebne są. No to co, czekamy. Aż będą w stanie zaoferować nam coś, czego potrzebujemy akurat. No jedzenia jest też całkiem sporo, no nawet nie mają rady tego przerabiać na chwilę też. Gdzie my mamy tego niby drewna tyle opałowego? Gdzieś ono musi być przecież. Jak nie produkują. Ja w sumie produkują, tylko strasznie mało. Specjalista zagrożony. To pewnie ty. Odwołaj misję i zrób powrót do kolonii. Dobra, wam się udało. To też zróbcie powrót do kolonii. No i super. Czekamy na ten metal. Przecież tutaj działa chyba wszystko, czy nie? Tak, działa to. To nie działa. No, ale zaraz powinno. Lepiej działać na pewno. Ciekawe, gdzie ten metal idzie. Okej, festiwal nauki. Super. No to co? Pójdziemy dalej już. Badaj. Okej, ktoś dorósł. Super. No to tutaj na razie no nie działa. Czekamy. Odkażanie zrobisz. No powoli coraz mi brakuje tego wszystkiego. Jak tam u was? Macie coś do zaoferowania teraz? O, tutaj jest beton. Biorę cały. Ja 400 ileś, no dobra. To najsłabsze narzędzia mogę wam oddać. Chodzisz podstawową to samo, ale nie, wy jej nie chcecie, to nie. Co mogę wam jeszcze oddać, co mi niepotrzebne? Pat mi tylko przeszkadza. No w sumie z tego to nic, może soliną odzież? Chociaż nie, widzę, że jej mam mało, to mi się nie opłaca. Tego mogę z tyle. Resztę karabinami. No niech będzie tyle. Dobra. No i czekamy, aż resztę
reszta będą chcieli coś dobrego zaoferować do handlu. Okej. Może krawca by tak rozebrać. Na razie go nie potrzebujemy. Bo ubrania pozyskujemy z posterunków. Zawsze jakieś będzie dodatkowe materiały. Może coś się uda wybudować jeszcze. O, i tutaj działa, i tutaj działa. No okej. Czyli powoli będzie to jakoś szło do przodu. Chyba jakieś jedzenie pojawiło, bo się nagle dużo ludzi wzięło. Okej. Tutaj będzie można gdzieś wpływać tak, żeby dożądać zasobów tego, tak w ilości 100. Dobra, i tutaj będzie można zwiększyć na 200 limit produkcji. A, spróbuj w ten sposób. I tak tego tyle nie potrzebujemy, po prostu jest ten słabszy lek. Więc, no tutaj beton potrzebny. Tutaj też napraw od razu. Okej, tu działa, tu też coś działa. Tutaj można zabrać to. Okej, dobra. No to kolejny dalej. A, nie mogę, tylko muszę tutaj. Dobra, dodaj do kolejki i dodaj. A nie, dobra, no to tak. Okej. No zrób w taki sposób. Konwój handlowy przybył, ok. Jak tam, może ktoś kolejny chce coś zaoferować? Niezbyt. No ale dużo betonu jest, chociaż tyle. Będziemy w stanie ponaprawiać to wszystko. Dobra, czegoś jeszcze nie potrzebujemy może, ze względu na to, że mamy, zbieramy to z mapy. Robić tak może dwóch kurczaków. Możesz się pozbyć. Grupa ocalałych. Oczywiście, że was przyjmiemy. Dobra, ciebie można wysłać. Ciebie można wysłać. Dobra, i pójdziecie na tą farmę szczurów. Tutaj też pójdziesz, pomożesz? Okej. Kantyna się zrobiła. Dobra. No w takim razie zbudujemy dla was studnię wierconą. Czy pompę wodną. Co daje więcej wody? Ty dajesz 40. Przy brzegu, no to w sumie mamy brzeg. Tak mniej więcej pomiędzy. Chociaż i tak wiele ciśnień będzie to wszystko pompować. A, bo ty potrzebujesz dostępu. No to tutaj w takim razie. I dużą wieżę ciśnień od razu. W tym miejscu. Dobra, na razie tutaj nikogo nie zatrudniaj. Mamy trzech wolnych mieszkańców. Dobra, ciebie naprawmy. Chyba przesadziłem trochę. Dobra. Ty już wyzbierałeś wszystko. Dobra. To idź tutaj. Fabryka elektroniki. No na razie nie potrzeba. Szafa z akumulatorami. Zakład naprawczy. Gdzie by można dopisać? No tutaj wody potrzebujemy, no to może tutaj jednego rozpiszemy.
żywności, pokarmów roślinnych mamy też dużo, no to się nie opłaca. Dobra. Tutaj podostarczone wszystko, co mogli. Oczywiście, że tak. Jak tam handel? Może jakiś metal? No nie widać, żeby ktoś był chętny sprzedać jakikolwiek metal. Dobra, tych nasion chyba nie mamy w ogóle, bo to możemy te nasiona wziąć. Chociaż może lepiej nie. Okej, no nic, no nie mają do zaoferowania, mimo że bardzo bym chciał. Dobra, przyjmij. Okej, no tych włókien 412. Dużo. Udało mi się to. No to w takim razie, jak mamy tego, to o, tutaj też można dać. Szybciej będą się leczyli. To myślę, że jak mamy szpital polowy, to też będzie można ten namiot medyczny rozebrać jeden. Dobra, tutaj już nie zrobiliście. Super. Idź pomóż. Dobra. Tutaj jak z metalem? No ale brakuje, oczywiście. Z tego co widzę, powoli jest dostarczane mimo wszystko. Dobra, jak tam u was z handlem? No, niezbyt. Czekamy dalej. Zróbmy tak. Tutaj są materiały, których nie można. To zbudujmy magazyny. No, możemy takie ogólne, duże. Chyba nie. Dobra, to zróbmy taki. Ciekawe, czy damy radę zbudować dwa w tym miejscu. Nie, bo tutaj studnia przeszkadza. To ją rozbierz. Wtedy będziemy w stanie już dwa wziąć. Ok. To już jest gotowe. Ok. Dobra, to weź wróć do kolonii. Ok. Dobra. Dużo metalu potrzeba. Ok, tu będzie można trochę części też posprowadzać. Weź handel, części 260, dobra, to będzie można tych teraz pudełek z rozrywką trochę przehandlować na wartość 268, potwierdź. Okej. No i czekamy aż teraz zaktualizują swoje oferty handlowe. Ciebie też napraw. Dobra, idź. Super. Jakieś badania się robią, ok. Kantyna się zbudowała kolejna, super. No to teraz potrzeba, żeby to się zbudowało. To wszystko działa, ok. Jakbym chciał ulepszyć. To mnie nie stać. A ile mam tych chipów? 191. No dobra. A mogę handlować, żeby je dostać? O, metal jest. Dobra, biorę cały. Okej, za pudełka z rozrywką. Chociaż może oni chcą karabiny maszynowe. Dobra, bo ich sporo jeszcze mam pewnie. Tylko 12. No nie wydaje mi się, żebym miał tylko 12. Po prostu pewnie oni tyle chcą tylko. Dobra. I super. O, 35-minutowy odcinek się zrobi, widzowie. Będziecie pewnie bardzo zachwyceni tym, ile on trwa. Więc dziękuję za oglądanie. Zachęcam do oglądania poprzednich odcinków. Dziękuję. No i cześć.